Miesiąc temu minister Grzegorz Schetyna przedstawił wielki plan reformy systemu emerytur mundurowych. To bardzo ambitne zadanie, bo teraz w Polsce jest tak, że funkcjonariusze, czyli policjanci, strażacy, już po 15 latach służby mogą przechodzić na emeryturę. Mamy więc 30-40-letnich emerytów, co jest dosyć dziwaczne, bo na coś takiego nie stać nawet bogatszych krajów Europy Zachodniej. Minister zaproponował więc, by na emeryturę przechodzili funkcjonariusze dopiero po 25 latach służby i ukończeniu 55 roku życia. To dobre rozwiązanie dla Polski, ale to, co do dla Polski nie znaczy, że jest dobre dla funkcjonariuszy. Funkcjonariusze protestowali przeciwko tym pomysłom przez ostatnich kilka tygodni dosyć ostro i na tyle skutecznie, że w piątek minister zmienił zdanie. Nowe zasady obejmą w całości dopiero tych funkcjonariuszy, którzy w przyszłym roku znajdą się w służbach. Ci, którzy w nich są już teraz będą mogli wybierać między starymi a nowymi rozwiązaniami. Czy zdecydują się na dłuższą pracę, a później wyższą emeryturę? Nie wiadomo. Minister jednak zachęca ich, by to zrobili, dlatego że nie będzie już można łączyć Renty z emeryturą i nieco inaczej będzie wyliczane świadczenie emerytalne. To dobre, kompromisowe rozwiązanie, które sprawia, że nastroje w służbach nieco się uspokoją, minister wyjdzie z twarzą, a skarb państwa zaoszczędzi kilkaset milionów złotych.